Proste. Dzisiaj się chciałem odnieść do tego, dlaczego niektórzy boją się jogi. Taki kilka dni temu ktoś umieścił komentarz pod jednym z moich artykułów na temat wegetarianizmu i mistycznych nauk jogi odnośnie wzrostu człowieka poprzez pewną praktykę i zwyczaje, które mamy w życiu. Wzniesienia naszej świadomości do tej świadomości duchowej. I komentarz był bardzo nieprzychylny, wręcz agresywny w swoim wydźwięku. Przez kilka dni zastanawiałem się w ogóle, czy się odnieść do niego. Pomyślałem, że przeczytałem go kilka razy. W sumie z tych wszystkich uwag i punktów, które tam było wymienione, było ich mnóstwo i połączenie różnych wątków. Każdy z nich może wymagał osobnego komentarza i rozpracowania, rozłożenia na elementy pierwsze. Ale podsumowując to, tak zastanawiałem się nad tym, jaki jest sens tego komentarza w ogóle. I doszedłem do wniosku, że on wynika ze strachu. Tak, dlatego że ludzie, którzy podają tego typu komentarze, komentując pod tekstami traktującymi o szeroko rozumianym mistycyzmie czy duchowości świata, bo nie mówimy tutaj o duchowości chrześcijańskiej stricte w tym naszym polskim katolickim wydaniu, ale mówimy o tej każdej innej, która pochodzi z innej, tak zwanej innej kultury. I te komentarze, które są nieprzychylne, one są właśnie podszyte strachem. Dlaczego ludzie boją się jogi? Myślę, że po pierwsze dlatego, że jest to dla nich coś nowe, nieznane, dziwne. Tak naprawdę nie wiedzą, co to jest, jak się do tego odnieść. Po drugie, ulegają pewnej propagandzie, pewnej dezinformacji, która jest popularna, którą szerzą pewne grupy ludzi, czy to w szkole, czy tak zwani, czy kapłani Kościoła katolickiego na religii, czy w swoich własnych mediach i w swoich własnych różnych gazetach, tygodnikach, dziennikach, radiach, telewizjach, które prowadzą. I wprowadzają ludzi w błąd. Dlaczego? Przez to powodują w ludziach strach, obawę przed czymś innym, nieznanym, czymś, co jest dla nich obce, niezrozumiałe i można by to mnożyć jeszcze. Więc odpowiadając na ten strach, może najpierw zastanówmy się, czym jest sama joga. Rozumiem, jest jakiś strach o ludzi, którzy zajmują się religią, czy pewnego rodzaju pobożnością, czy religijnością, i oni obawiają się czegoś, co jest dziwne, tak zwane pogańskie, pochodzące od demonów, albo nie wiem, co tam jeszcze wymyślają. Ale zastanówmy się nad całym znaczeniem słowa yoga. No, słowo yoga pochodzi z sanskryckiego słowa yuj, co znaczy łączyć, połączyć. Takie jest etymologiczne znaczenie słowa yoga. Jeżeli przypatrzymy się znaczeniu słowa religia, to słowo religia, polskie słowo religia pochodzi od łacińskiego religiare, które oznacza połączyć się. Czyli innymi słowy można podać taką definicję, że yoga jest sanskryckim słowem określającym religię. Czyli też bardziej precyzyjnie pewien zestaw praktyk duchowych służących rozwojowi człowieka. Czyli zatem wniosek jest prosty. Jeżeli boisz się jogi, to znaczy, że boisz się religii. Dlaczego bać się religii? Dlaczego bać się ścieżki duchowej? Dlaczego bać się ścieżki rozwojowej? Zwłaszcza takiej, która jest tak zwana inna. Jeżeli popatrzymy na to troszkę z szerszego punktu widzenia. Każdy z nas jest członkiem jakiejś rodziny. Pierwszą rodziną, którą jest, to jest nasza rodzina krwi, czyli rodzina, od której pochodzimy, czyli nasi rodzice. Później mamy troszkę innego rodzaju rodzinę, czyli tych dalszych krewnych, ale to dalej są więzy krwi. Później mamy pewnego rodzaju rodzinę duchową, czyli pewien rodzaju grupę, wspólnotę, w której praktykujemy jakiegoś rodzaju religijność, czy pobożność, czy duchowość. I to jest też nasza wspólnota, tak jak ktoś jest członkiem jakiegoś kościoła czy wspólnoty, sangi, on czuje z tymi osobami pewną więź i jest to dla niego, dla tej osoby rodzina. Ale rozszerzmy to dalej i możemy zobaczyć, że również rodziną są wszyscy, którzy
należą do danej denominacji religijnej, czyli trzymając się tego przykładu kościoła, jeżeli ktoś należy do danej konkretnej parafii, tam znajduje się jakaś jego wspólnota, to również staje, on jest w szerszym sensie częścią całego kościoła powszechnego, czy jeszcze w szerszym sensie jest częścią wszystkich chrześcijan, którzy niekoniecznie są akurat katolikami, mogą być prawosławnymi lub protestanckimi katolikami lub jeszcze jakimiś innymi. Zatem oni również stanowią pewnego rodzaju szerszą rodzinę. Ale pójdźmy dalej i zobaczymy, że możemy rozszerzyć tą świadomość, możemy rozszerzyć to pojęcie, że jesteśmy naszą rodziną, jest również cała ludzkość. A to oznacza, że wszystkie przejawy religijności, pobożności, czy mistycyzmu, czy ścieżek mistycznych, ścieżek rozwojowych, które znajdują się w ludzkości, czy które znajdziemy pośród ludzkości, są również częścią naszej rodziny. Czy zatem możemy nienawidzić, czy bać się dziadka, brata lub siostry, dlatego że mówi innym językiem lub używa innych terminów, czy dlatego, że ktoś używa słowa yoga zamiast słowa religia, jest w ten sposób kłamliwy i oszukuje, i ma tendencję do oszukiwania nas i wprowadza nas na manowce, czy to oznacza, że tylko słowo słońce, polskie słowo słońce jest właściwym na opisanie naszej gwiazdy dziennej, a już słowo la sol albo the sun nie jest właściwym? Nie bądźmy tacy znowuż przestraszeni, zwłaszcza jeśli czegoś nie rozumiemy albo czegoś nie znamy. Może warto zasięgnąć wiedzy u źródła, nawet nie po to, aby to studiować czy zajmować się tym, ale żeby być po prostu właściwie poinformowanym. Jeżeli prześledzimy nauki takich klasycznych tekstów jogi jak Yoga Sutry Patanjalego czy Bhagavad Gita, wymieniając tylko dwa takie najbardziej znane, i prześledzimy również nauki Ojców Pustyni, które w tej chwili są wydane po polsku, nazywa się to Filokalia i zostało to wydane nakładem wydawnictwa Benedyktynów z Tyńca. Znajdziemy tam wiele wspólnych uwag, wiele wspólnych elementów traktujących o naszym rozwoju, traktujących o pracy wewnętrznej, na ścieżce medytacyjnej czy modlitewnej, jakby to nie nazwać. Zatem, szukając tych wspólnych elementów, widząc to, że jesteśmy jedną wielką rodziną ludzkości, nasza duchowość, która występuje w różnych częściach świata, traktuje tak naprawdę o naszym wnętrzu, o naszej podróży wewnętrznej, naszym rozwoju. I tak samo jak korzystamy z dobrodziejstw i wynalazków, odkryć innych kultur, choćby telefonów komórkowych, które zostały wymyślone czy wynalezione i wyprodukowane gdzieś tam w Chinach, czy w Azji, czy w Ameryce i je używamy. Tak samo jak spożywamy pizzę, która nie jest przecież naszą polską potrawą, tylko pochodzi z Włoch. Tak jak mnóstwo innych rzeczy, które używamy na co dzień, nie są naszymi polskimi, nie są chrześcijańskimi czy naszymi rodzimymi rzeczami, ale po prostu je używamy, ponieważ są praktyczne, użyteczne i sprawdzają się. Na tej samej zasadzie możemy użyć nauk i wiedzy wszystkich innych kultur, wszystkich innych tradycji, ich podejścia do rzeczywistości po to, aby zrobić postęp, bo rozwinąć własną świadomość, zrozumieć, kim jestem, co tutaj robię, jaki jest mój związek z otaczającą przyrodą, z otaczającą rzeczywistością, z innymi ludźmi, ze słońcem, jaki sposób moje działanie wpływa na to całe otoczenie. Bo oczywiście tam również pojawił się taki zarzut, że yoga jest egoizmem. Nie wiem skąd w ogóle taka koncepcja, nie wiem skąd taki pomysł w ogóle i takie przekonanie. Natomiast zwróćmy uwagę na inną rzecz, że jeżeli ktoś, kto widzi to, że każda z nas jest częścią szerszego układu sił, jesteśmy częścią przyrody, tak jak teraz na przykład stoję w tym wspaniałym wiosennym lesie, ptaki ćwierkają, drzewa rosną. Jeżeli będę zachowywał się w nieracjonalny sposób, zacznę niszczyć w ten czy inny sposób ten las, to ostatecznie można powiedzieć, że to ostatecznie doprowadzę do tego, że ja zostanę ukarany tym. Dlatego, że jestem zależny od lasu, jestem zależny od przyrody, jestem zależny od powietrza, które drzewa produkują, jestem zależny od
drewna, które używam do opału, jeśli taka jest moja sytuacja, również całej gospodarki leśnej i tego wszystkiego, co jest z tym związanym. Jeżeli zniszczę, zdewastuję to w myśl biblijnego rządź i podporządkowuj swoje ziemię, to ostatecznie zniszczę siebie, zniszczę swój ekosystem i pogorszę swoje życie. Czy zatem rozwijanie świadomości i zwiększanie świadomości do poziomu duchowego jest egoizmem? Pozornie może tak wyglądać, natomiast weźmy pod uwagę, że wszyscy wielcy nauczyciele w tradycjach duchowych, zaczynając od Chrystusa, oni najpierw rozwinęli świadomość do poziomu boskiego, do poziomu transcendentnego, czy osiągnęli poziom mistrzowski, i dopóźnie później zaczęli szerzyć pewnego rodzaju miłość czy nauki względem ludzkości. Osoby, które robią odwrotnie, czyli najpierw zaczynają szerzyć tak zwaną miłość i pomoc innym, same nie będąc w dobrym stanie. Nie będą same jakby na poziomie duchowym, nie będą same doskonałe, nie będą same na poziomie mistrzowskim. Wielokrotnie wprowadzają jedynie chaos i zamieszanie w społeczeństwie. Nazywamy takie osoby fanatykami religijnymi albo jakimiś osobami, które mają wyprany mózg, albo są sekciarzami, są ideologami pewnej idei, natomiast nie podąża to, za tym nie podąża rozwój, rzeczywisty rozwój ich serca, ich świadomości. Takie osoby powodują jedynie pewnego rodzaju niepokój i tak naprawdę. Niestety, muszę to powiedzieć, są pewnego rodzaju antyreklamą dla ścieżek duchowych, ponieważ wiele ludzi patrzy na tych tak zwanych samozrealizowanych czy spełnionych mistrzów i czy takich, którzy głoszą, że są takimi, i oni w rzeczywistości są po prostu okropni i są żywą antyreklamą tych ścieżek. W związku z tym ludzie stwierdzają, że lepiej iść w ruchy ateistyczne czy racjonalistyczne, ponieważ one są bardziej zrównoważone w sobie i nie tworzą aż tak bardzo ekstremalnych zachowań, ekstremalnych postaw. Czy zatem można w ogóle mówić o miłości i współczuciu komuś, względem kogoś, jeżeli samemu jest się w zagrożonej sytuacji? To tak samo, tą samą rzecz znajdziemy, można podać taki przykład, że jak w samolocie. Jeżeli w samolocie jest taka instrukcja, że wypadają, że w momencie zagrożenia pojawią się maski i te maski najpierw należy założyć sobie, a później w drugiej kolejności należy założyć komuś innemu. Jeżeli założymy najpierw komuś innemu, a nie uda nam się tego zrobić, to prawdopodobnie samemu stracimy przytomność i wtedy już nikomu nie pomożemy, a sami będziemy wymagać pomocy. Zatem, jak gdyby właściwą drogą jest to, że najpierw należy samemu być w pozycji, sytuacji, w której można powiedzieć, że jestem bezpieczny, moja pozycja jest bezpieczna i zachowana. I dopiero wtedy mogę pomagać innym. Podobnie można powiedzieć, że jeżeli matka nie będzie egoistyczna i nie zadba o siebie, nie nakarmi siebie, nie zadba o swoje pożywienie i swój odpoczynek, to tak samo nie będzie w stanie zadbać o dzieci. Więc w imię tak zwanego nieegoizmu ona może najpierw zadbać o dzieci i poświęcić siebie, ale za chwilę sama straci przytomność, umrze z głodu albo wydarzy się coś jeszcze innego i te dzieci pozostaną bez opieki. Czy zatem matka dbająca o siebie, czy ktoś, kto zakłada maskę najpierw w samolocie, może być nazwany egoistą? Nie sądzę, żeby to podejście było właściwe, jest ono bardzo praktyczne. Wszyscy mistrzowie, tak jak już mówiłem wcześniej, wszyscy mistrzowie, wielcy nauczyciele duchowi świata, oni najpierw przeszli pewien proces transformacji, pewien proces wzrostu i pewien proces przemiany. I do momencie, kiedy ta przemiana nastąpiła, kiedy odkryli tą prawdę nazywaną czasami wyzwoleniem, oświeceniem, nirwaną, nawróceniem i jakkolwiek to się nazywało, to dopiero wtedy ich oddziaływanie na społeczność, na cywilizację, na ludzkość była istotna. Jezus najpierw był 40 dni na pustyni, gdzie walczył z demonami, walczył z pokusami, walczył ze swoimi słabościami i dopiero później zaczął głosić i nauczać. Nigdy odwrotnie. Tak samo Budda, który najpierw poszukiwał dróg do wyzwolenia, do oświecenia, w momencie, kiedy osiągnął ten poziom wyzwolenia i oświecenia, dopiero wtedy usiadł przy drzewie, gdzieś przy drodze i został zapytany przez przechodzących wieśniaków, co jest takiego niezwykłego w nim, że on świeci, czy taką niezwykłą aurę z siebie emanuje. Czyli najpierw uzyskał poziom oświecenia, a następnie dopiero zaczął nauczać.
Natomiast my, jako ludzie, mamy czasami tendencję do tego, aby robić odwrotnie, że ponieważ Budda nauczał, ponieważ przekazał wspaniałe nauki, albo Jezus nauczał, głosił, chodził po wodzie, wskrzesił umarłych i wykonywał inne wspaniałe cuda, dzielił ryby i chleb, w związku z tym my również możemy tak robić. Ale powiedz mi szczerze, drogi komentatorze, czy jesteś w stanie chodzić po wodzie, czy jesteś w stanie dzielić chleb i wskrzeszać umarłych. Zatem takie mówienie o tak zwanym egoizmie i miłości jest niestety jedynie pewnego rodzaju przejawem pewnej arogancji, egoizmu i zadufania w sobie i takiego przekonania o wyższości siebie względem innych, a to znowu z kolei nie za bardzo jest wspólne z naukami głoszących o miłości bliźniego, o tym, co w naukach jogi nazywamy ahimsą, czyli dbaniem o niepokojenie innych. Więc zatem jest to bardzo podstawowy poziom, który niestety musimy przekroczyć i przejść, żeby wznieść się dalej. Natomiast powtarzanie, takie popługowanie zniosłych sloganów i wspaniałych haseł jedynie przez osoby, które nie są na tym poziomie, jest jedynie wzbudzaniem niepokoju i zamieszania wśród ludzkości, wśród czytających i przechodzących i tak dalej, i tak dalej. Osób, które mają z tym kontakt. Zatem, kto się boi jogi? Myślę, że ci, którzy nie za bardzo wiedzą, na czym yoga polega, czym yoga jest, z drugiej strony boją się pewnego rodzaju konkurencji, uważając inne praktyki duchowe, inne praktyki mistyczne za pewnego rodzaju zagrożenie, za chęć zawładnięcia duszami czy umysłami tych niewinnych, których my przecież jedynie zbawiamy, ponieważ jesteśmy częścią jedynej, słusznej, właściwej grupy, która posiada wiedzę i właściwe zrozumienie rzeczywistości. Natomiast nie jest to za bardzo wzniosła ani inspirująca postawa, która powodowałaby, że osoby, które są zainteresowane jogą bardziej lub mniej, byłyby z tego powodu zainteresowane tym, żeby podążać za kimś, kto prezentuje tego rodzaju poglądy czy postawę. Zatem nie bójmy się jogi, poznajmy, czym to jest, rozwijajmy się duchowo, inspirujmy innych, inspirujmy siebie, szukajmy inspiracji we wszystkich możliwych miejscach, które służą rozwojowi, czy to będzie ze wschodu, czy z zachodu, czy z południa, czy z północy, czy z naszych własnych tradycji, jeżeli jeszcze coś jesteśmy w stanie znaleźć z nich. Zatem nie ma powodu, aby nienawidzić innych ludzi tylko dlatego, że praktykują jakiegoś innego rodzaju duchowość lub prezentują jakąś innego rodzaju kulturę, która jest nam obca i niepokoi nas w jakiś sposób. Zatem tyle dzisiaj na temat tego, czym jest yoga i tego, kto się boi jogi. Mam na imię Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.